była wyrazem dążeń niepodległościowych i próbą przeprowadzenia reform w duchu oświeceniowym. Konstytucja była niezwykle nowoczesna, nie tylko w stosunku do ustroju Rzeczypospolitej, ale też większości państw europejskich. Niestety Rosja nie mogła pozwolić, aby Rzeczpospolita poprzez zapowiedziane w Konstytucji reformy i urządzenia państwa mogła wyjść pod dominację carskiej. Część niezadowolonego reform stanu szlacheckiego stanęła przeciw Konstytucji, zawiązując Konfederację Krajowicką i prosząc o pomoc i interwencję zbrojną Marcyny II. Tak rozpoczęła się wojna w obronie Konstytucji. Niestety, mimo talentów oficerskich Tadeusza Kościuszki i Józefa Poniatowskiego, niewiara polityków w zwycięstwo i znaczna przewaga sił rosyjskich zadecydowała o klęsce wojennej przypieczętowanej w 1793 roku drugim rozbiorem Polski. Nadzieją Bogu niecały, koło do nas górny stąd.
Polskiego, swobody narodowe, szybko okazały się iluzją. Polityka rosyjska nastawiona była na walkę z polskością i zwalczaniem wszelkich niepodległościowych dążeń. Wraz z nasilaniem się rusyfikacji, zwalczaniem przez cara instytucji polskich, walką z Kościołem, społeczeństwo stawiało coraz większy opór. Zawiązywano tajne sprzysiężenia i organizacje. W końcu dnia 29 listopada 1830 roku pod wodzą Piotra Wysockiego spiskowcy rozpoczęli powstanie, które przeszło do historii pod nazwą Powstania Listopadowego. Oh,
Zanim nastąpił wybuch powstania w styczniu 1863 roku, lata 1861-1862, upłynęły pod znakiem manifestacji religijno-patriotycznych, ruchów chłopskich oraz agitacji mającej zjednać ludność do powstania. Gdy margrabia Aleksander Wielopolski ogłosił przymusowy powrót do wojska, tymczasowy rząd narodowy powstał z Komitetu Centralnego Narodowego zadecydował o przyspieszonym wybuchu powstania, które ogłoszono 22 stycznia 1863 roku. Na terenach dzisiejszego województwa podlaskiego akcję zbrojną rozpoczęła partia Władysława Cichockiego, Zameczka, która liczyła prawdopodobnie około 1800 powstańców. Poruszyli oni na Suraż, Tykocin i Wysokie Mazowieckie. Zostali zaangażowani do prowadzenia prac ziemnych, głównie do kopania transzei i okopów. Szczególnie poszkodowana była ludność wiejska, w którą uderzyły rekwizycje dokonywane przez wojska rosyjskie i niemieckie, często pod przymusem i groźbą. Najbardziej potrzebowano koni, głównie do taborów i artylerii. Również pozostały inwentarz masowo rekwirowano z powodu braku żywności. Setki gospodarstw chłopskich i majątki ziemskie kompletnie zrujnowano. Zabudowania spalono albo wysadzono w powietrze z częścią lub całością mienia. Wycięto wiele hektarów lasów. Thank you.
wzięli na swoje barki odpowiedzialność i inicjatywę rzucenia iskry na prąd. Tę iskrę rzuciliście, dając przykład innym, jako przodownicy walki narodu polskiego o niepodległość ojczyzny. Tymi słowami zaczyna się rozmów podpisany przez szefa sztabu generalnego Kazimierza Sosnkowskiego i Józefa Piłsudskiego, który tytułowo się mianem komendanta głównego. Należy też oddać hołd powstałym podczas I wojny światowej organizacjom militarnym i paramilitarnym, współpracującym w przejmowaniu władzy, rozbrojaniu Niemców i pilnowaniu porządku. Byli to legioniści, doborowczycy oraz przede wszystkim Polska Organizacja Wojskowa. Następnie o 4.45
niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskiej placówki wojskowej na Westerplatte. Tego samego dnia, we wczesnych godzinach rannych, Niemcy uderzyli na Pocztę Polską w Wolnym Mieście Gdańsku. Aresztowali pierwszych 250 Polaków mieszkających w Gdańsku i wymordowali polskich kolejarzy przy Mankowie. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 i trwało 63 dni. Do walki stanęło około 40 tysięcy żołnierzy. Podczas powstania udało się zdobyć niektóre ze strategicznych punktów oporu Niemców. Jednak znaczna przewaga w ludziach i sprzęcie oraz bierność ze strony stojącej po prawej stronie Armii Czerwonej spowodowały klęskę powstania warszawskiego. 2 października 1944 roku dowódca powstania Tadeusz Komorowski podpisał decyzję o kapitulacji. Poszli zabijać się z nim.
siłach tych leżą również Polacy, którzy zostali zaciągnięci do obcych armii i musieli walczyć ze sobą nawzajem, aby wywalczyć niepodległą Polskę. Dopiero wojna polsko-bolszewicka była wojną odrodzonego już państwa. Pierwsza wojna światowa, dzięki której wyłonił się nowy światowy porządek, w tym wybuchła niepodległa Polska, zakończyła się 15 listopada. Jednak w naszym rejonie był to długi proces, który de facto zakończył się 26 sierpnia 1919 roku, kiedy Polacy odzyskali Sejm na mocy tzw. umowy białostockiej. Niemcy wycofali się z naszych ziem dopiero 19 lutego 1919 roku. Teraz proszę o powstanie. Serdecznie mu zadbać.